Kuczek, program po Godzinach. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym wyjątkowym dniu, w Dniu Kobiet. A dzisiaj w studiu gość, mężczyzna, dyrektor Muzeum w Rybniku, pan Bogdan Kroch. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam, dzień dobry. Panie dyrektorze, dzisiaj 8 dzień marca. To jest dzień obchodzony e, jako święto kobiet, dzień kobiet. No i właśnie, dzisiaj wręcza się przede wszystkim czerwone róże, tulipany, wręcza się słodkości. A jak to tak. było przed laty? Więc tak, trzeba zacząć może od tego, że święto kobiet po II wojnie światowej, bo w zasadzie to jest taki próg, w którym możemy mówić rzeczywiście o sporym zainteresowaniu, takim może nawet nakręcaniu takiej koniunktury związanej z tym świętem, był na pewno na różnych etapach powojennej historii, szczególnie Polski, obchodzony troszeczkę w zróżnicowany sposób. Pierwsze lata powojenne, to jest czas takiej gwałtownej odbudowy, takim zachęcięciem się też i wolności. No pojawiały się nowe idee polityczne, rodził się także system stalinowski, który w jakiś sposób też wypromował wizerunek człowieka pracy, a jakby nie było tych... wtedy samo święto, było świętem postrzeganym właśnie w sposób polityczny. Tak, oczywiście, ale, ale na pewno tam się mieszało bardzo wiele wątków i na pewno kobieta, zresztą to jest taki proces, który właściwie zaczął się chyba w okolicach I wojny światowej, stała się takim równouprawnionym członkiem społeczeństwa w sensie pracy kobieta. Hmm, tak powiedziałem wcześniej przed w, w czasie I Światowej musiała zastąpić wielu mężczyzn po prostu na liniach fabrycznych mm -hmm. e, w krajach antamty, tak samo w Niemczech. Mężczyźni na front, kobiety oczywiście albo także służyły w służbach medycznych, albo po prostu pracowały często fizycznie. Więc w jakiś sposób nabywały praw, które oczywiście także mieszały się z prawami, walką o prawa wyborcze, których jeszcze w wielu krajach po prostu przed pierwszą wojną światową nie uzyskały. To się bardzo e... nie podobało. Proszę? To się wielu osobom nie podobało. Tak, tak, oczywiście. I, i, I ruch na pewno socjalistyczny czy komunistyczny w dużym stopniu wykrywał także postać kobiety wojowniczki. Zresztą wzorując się tutaj na tradycji komuny paryskiej, czy wcześniej jeszcze wielkiej rewolucji francuskiej, gdzie wizerunek Marianny, już tej, tej takiej symbolicznej postaci, ale także kobiet, które angażowały się w życie polityczne, był bardzo ważny. I te, z tych wzorców Czerpano tekst powojenne, jakby tworząc wizerunek tej, tej takiej kobiety pracującej, kobiety może nie tyle jeszcze w tym sensie sukcesu, ale równouprawnionej we wszystkich funkcjach społecznych. Zresztą tutaj na pewno też próbowano w jakiś sposób bardziej odsunąć od tego takiego typowego życia jako kobieta, matka, żona w kierunku właśnie kobiety pracownika, członka także organizacji. Politycznych, partyjnych, ówczesnych. Zresztą 8 dzień marca to był pretekst do tego, żeby w gazetach publikować wizerunki tak, kobiet tak, właśnie tak, pracujących. Dokładnie. Zresztą e, proszę popatrzeć na przykład na panoramę. To jest taka sztandarowa, takie sztandarowe czasopismo, które okazywało się na Śląsku, Także oczywiście, w jaki sposób było dostępne także w całej Polsce, gdzie na kolorowych okładkach, a ta gazeta była rzeczywiście nośna, była czytana, była oglądana, kolorowa okładka zawsze przyciągała wzrok. Ja to pamiętam jeszcze z dzieciństwa mm. I, i wiem, że zawsze na ten dzień przygotowano specjalne jakby numery i, i, i specjalne okładki, gdzie panie, którzy są dominowały zawsze jak gdyby wizerunku tej gazety to w sposób szczególny, zresztą prawdopodobnie wszystkie gazety ogólnopolskie ówczesne jak i powiedzmy bardziej lokalne podkreślały to święto, bo to rzeczywiście jak się tak popatrzy z perspektywy Wszystkich innych świąt, jakie były, to w jaki sposób nie święta 22 lipca, oczywiście 1 maja, święta pracy, czy jeszcze obchodów wielki, tak zwanej Wielkiej Rewolucji Październikowej, czyli przewrotu bolszewickiego, tam na domosprawę, to innych branżowych świąt raczej oczywiście gdzieś tam funkcjonowały, mniej lub bardziej ważne, ale barburka, ale, ale w sposób taki szczególny jednak chyba Dzień Kobiet był tutaj wyjątkowy. No właśnie i co wtedy wręczano się kobietom. Ha, y, znaczy, to jest tak, my dzisiaj często bazujemy na tym, co w jakiś sposób przekazuje nam e, ustna e, tradycja, mówimy troszeczkę może o rzeczach bardzo niedawnych, ale. To mówią babcie e, 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 na przykład. Dokładnie, ale mamy? w latach 90. nagle się to wszystko urwało. E, w okres przełomów mhm. w dużym stopniu po prostu e, likwidacja dużych przedsiębiorstw. Tam, gdzie kobiety były często w, m, ogromną masą robotniczą. E, różnego rodzaju chociażby w Rybniku, czy Fabryka Maszyn, e, Huta, także kobiet bardzo to wiele to pracowało. No Nawet na kopalniach, które oczywiście nie zatrudniały kobiet już w tym czasie, albo w jakimś minimalnym procencie pojedynczych osób na, na dole, ale przez płuczka, czy inne jakby zaplecze techniczne, kobiety często stanowiły dużą społeczność. A już o innych zakładach, e, które z, z, z zasady były fem, sfeminizowane, albo kobiety stanowiły większą część załogi na sklepie, czy właśnie cała ta infrastruktura handlowa, no to y, siłą rzeczy y, władze, przede wszystkim y, dyrektorzy, y, podstawowa organizacja partyjna, z, z, związkowcy, może nawet oni w pierwszej kolejności, y, no, przychodzili do pań z kwiatami. Były ja... takie uroczyste akademie? Było tak, tak, że się zwoływano te pracownice? My... Też najpewniej tak było w, w dużych zakładach, jeżeli to też było w takim, takim charakterze propagandowym. Myślę, że w wielu miejscach to miało charakter Troszeczkę może skromniejszy, być może nawet nie zawsze to było w ten dzień z rana. No, trzeba pamiętać, że u nas to nie było święto jako dzień wolny. W Związku Radzieckim sytuacja była odwrotna, ale to też nie od razu, tylko w latach 60. taki, taki zwrot nastąpił. Natomiast u nas na pewno miał taki wymiar bardziej, bym powiedział, towarzyski. To tak jak na przykład dzisiaj często jest w niektórych instytucjach, zakładach pracy, że jeżeli oczywiście jest jakaś taka wola, bo bo e, dzisiaj ma to troszeczkę inny wymiar, to jest dzisiaj bardziej jakby e, oddolne e, działanie zmierzające ku temu, aby panie w jakiś sposób e, też tutaj... E, potraktować w taki sposób szczególny, chociaż myślę, że na co dzień się tak traktuje, ale, ale tak jakby troszeczkę wynikający z tradycji tego, co było, ale także nadać mu troszeczkę taki wymiar współczesny. Ale wracając jeszcze do tego wątku głównego, no na pewno w wielu zakładach pracy, to co ja pamiętam z opowieści, czy to co w jakiś sposób gdzieś wyczytamy z gazet, z nowin rybnickich, no to najpewniej zawsze wręcz, wręczano różnego rodzaju gadżety. No trzeba pamiętać, że ostatnia dekada istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to były problemy aprowizacyjne wynikające z braku różnych towarów, które no, często w jakiś sposób także uderzywały w kobiety. Może nawet nie kiedy wydaje nam się bardziej nie przynajmniej aniżeli w mężczyzn. Oczywiście no, mężczyzna potrzebował żyletek, z tym był też problem. A kobieta e... rajstop, jak dostała księżyki. Między Reistup, innymi, to to między innymi. dokładnie myślę, że, że, że tak jest. My się tego może śmiemy, ale w wielu sytuacjach, w wielu miejscach rzeczywiście problem takich prostych rzeczy, jak rajstop Stopy naturalne, by się wydawało. Kupaczka kawy na przykład. Dokładnie. Jakieś słodycze. No Dzisiaj, może, rzeczywiście troszeczkę próbujemy to odbrązowić i często podchodzimy do tego w taki sposób, że no tak, no to jakieś takie proste, bardzo ubogie formy tutaj nagrodzenia. Ale myślę, że w tamtych czasach miał to zupełnie inny wymiar. Zresztą dzisiaj także, jeśli ktoś dostanie kwiaty, często się bardzo z tego cieszysz i kobiet na no to sposób szczególny. Chtała mydło, to ja nie wiem. No dzisiaj może, nie no, chyba, że jest to że jakieś, chyba, żeby to było jakieś wyjątkowe, by było naprawdę warte e, ogromne sumy, wyjątkowe. Ja myślę, to jest też kwestia trafienia odpowiednie gusta e, osób. No starano się to robić w taki, a nie inny e, sposób, też, że to, często, przypuszczam, poruszano e, niebo i ziemię, skoro e, powiedzmy tych rajstop na rynku brakowało, mm -hmm. no to gdzieś tam oczywiście e, znajdowały się takie możliwości, że na ten dzień, czy na tą z jakiejś fabryki dostarczano, czy też jakaś pula była przydzielona na ten cel i było to rozdawane. Oczywiście, co do jakości się nie będziemy wypowiadać, bo to jest zawsze problem, nawet dzisiaj się to zdarza, ale, ale po prostu na pewno te osoby się cieszyły. Przy okazji, na pewno też w wielu z takich sytuacjach było nagradzanie także i pracownic wieloletnich za, 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 za zasługi. Zresztą nie tylko przy tych świętach, ale przy różnych innych okazjach wiele kobiet było nagradzanych za pracę zawodową, tak powiedziałem przed chwilą, ale także za inne formy służby w kraju. Jeśli któraś z Pani miała kilku synów, na przykład w wojsku, to też w jakiś sposób tutaj była wyróżniana w tamtych czasach. Zresztą bardzo mocno takie rzeczy akcentowano. No i taką formą nagrody też była informacja w prasie. Kto no, nie lubił choćby. Tutaj nawiązując chociażby do filmowego 40-latka, nie znaleźć się w gazecie. O, tata, mama znalazła się w, w gazecie, jest zdjęcie, często może kiepskiej jakości, no bo taki był często druk, ale, ale to było... też była forma wyróżnienia, mi się wydaje. Panie daje. dyrektorze, wiele państw odchodzi od obchodów dzisiejszego dnia, uh -huh. Dnia Kobiet. Nie musimy szukać daleko, bo to na przykład sąsiednie Czechy. Myśli pan, że w Polsce ta tradycja ma szansę przetrwać? Ja myślę tak, yy, powiem w ten sposób, yy, nasz stosunek do powojennej historii jest bardzo złożony. Z jednej strony ja to widzę po sobie. A, a mamy nostalgię, często nie tyle do całej tej epoki we wszystkich jej aspektach, ale do własnych przeżyć z tego okresu. I trudno się dziwić, bo ludzie pamiętają różne rzeczy, wspomnienia o swojej pracy, sposób, w jaki pracowano, mniej stresujący, często z uśmiechem, czy w, w warunkach, które może dzisiaj ktoś by powiedział: O kurczę, oni tam rzeczywiście więcej gadali niż pracowali i taki były efekty w pracy. Mieli za bardzo luzy. No, tym też trzeba bardzo uważać, bo, bo można naprawdę dziecko z kąpielą wylać w takich, takich, takich opowieściach. Natomiast yy, myślę, że, że yy, to święto jest jednym z takich yy, elementów yy, przeszłości, która yy, myślę, że bardzo wielu ludzi jednak napawa pewną sympatią. I yy, zresztą widzimy taki renesans zainteresowania yy, tymi latami poprzednimi, tą epoką powojenną. Yy, ludzie często właśnie do tego, co bardziej sami pamiętają, nawiązują aniżeli tylko i wyłącznie do tradycji przedwojennej czy starszej, której siłą rzeczy jeżeli nie mają silnego zakodowania jakiegoś wewnętrznego kodu rodzinnego, jakiegoś społecznego to po prostu no, nie będą do tego podchodzić z jakimś takim sentymentem. Myślę, że jest to też taka forma jednak także takiego szacunku dla kobiet tym bardziej, że współczesność postawiła, stawia kobiety przed bardzo wieloma wyzwaniami, które nie powiem, żeby były zawsze łatwe do realizacji, bo z jednej strony Bycie piękną, na topie, bycie bizneswoman, kobietą sukcesu w polityce, w życiu osobistym również, do tego bycie szczęśliwą matką, żoną, później teściową, żartuję, ale to też są wszystkie elementy, które się składają i naprawdę ja patrzę po swojej żonie czy, czy po, po środowisku, to naprawdę nie jest prosta sprawa, bo to jest kwestia także odporności psychicznej, samopoczucia, a wiadomo, że nasze zdrowie jest tylko i wyłącznie nam dane na jakiś często czas, jeżeli go nie ale... będziemy o niego dbali, to potem różnie z tym bywa i to też wpływa na nasze to życie. To samopoczucie, zawsze kobieta ma lepsze, jak dostanie kwiaty, czy dostanie <noise> coś słodkiego, także <noise> ja myślę, że... Co... Może nie tylko to, ale to do, 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 do dobre słowo, uśmiech, tym bardziej, że żyjemy w czasach, w których naprawdę e, gonitwa za... za za pieniądzem, za zmianami często naszego życia jest tak potężna, że zapominamy o takich prostych gestach, a z tych prostych gestów, uśmiechu kwiatów zawsze tworzy się dobre wspomnienie i, i, i taka więź międzyludzka, która jest silniejsza niż wiele innych rzeczy, które często szybko znikają. A te proste gesty są bardzo ważne, o ile nie najważniejsze. Dokładnie. Dyrektor ręskiego Muzeum, pan Bogdan Kloch był dzisiaj, moim Państwa, gościem. Wszystkiego dobre. Dobrego, drogie Panie. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego życzymy na, na Wasze święto. Dziękujemy ślicznie za wizytę w studiu. Do zobaczenia.